Może strzelmy jakiegoś double reseta dla widza. Nie powinny nam na to latać, ale... oho. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie Ranked 1v1 aż do porażki, czyli taka seria, jaką kiedyś na kanale prowadził Masti. Zaczynamy, jak widzieliście, od Grand Championa 2. Jeżeli nam dobrze pójdzie, to wiadomo, tutaj nie ma limitu. Może być dzisiaj Grand Champion 3, może być SSL, a może też być koniec po pierwszym spotkaniu, no ale to zaraz się przekonamy. A i gram przy okazji Fenkiem, bo tak jakoś, nie wiem, dawno go nie ruszałem i zawsze się nim chyba fajnie grało jedynki, więc no, potestujemy dzisiaj Fenka. No i dobra, mamy pierwszego rywala, jest to Xept, czy jakoś tak się to powinno czytać. No i zaczynamy. O, dobra, wznowienie nawet, chyba wygrane. Nie wiem, czy zdążyłbym strzelić, dlatego chyba wydaje mi się, że mogłem zdążyć i powinienem tam podjechać, ale już kitam. Nie dostał demagostek, ale dostał bumpa. Jak dobrze strzelę, to mamy 1-0, dokładnie jest 1-0. Ogólnie co do takiej formuły jak granie do porażki, to wiadomo, jest to odcinek teraz i może to być też ciekawe i nie polecam sprawdzać długości odcinka w trakcie oglądania. Ale z drugiej strony jest to też bardzo fajna sprawa, żeby sobie na przykład pograć jedynki normalnie, tak na co dzień. Jak pykacie, ziomek nam zostawił pustą bramkę, ale żeby tak na co dzień po prostu sobie pograć do przegranej, no bo wtedy maksymalnie będziecie jeden mecz na minus. Dodatkowo macie motywację, żeby zagrać chociażby te jedynki, czy tam, nie wiem, co byście chcieli zagrać do tej przegranej. No i zawsze możecie być nielimitowaną liczbę spotkań na plus, także nie wiem. Jak na moje akcecie, po prostu zależy wam na grindzie. Na wbijaniu ranki to jest to dosyć fajna rzecz, którą wielu graczy robi. Przynajmniej nie wiadomo, że nie prasów, bo prosi na pewno nie patrzy na rangę już nawet. Ale ogólnie to jest to dosyć fajna sprawa. Zróbmy tutaj 50, bo ciężej by było nam cokolwiek innego zrobić, już była lipa. Tutaj postarajmy się nie stracić gola, to będzie jedyne, na co tutaj liczę. On nam znowu prawie zostawił pena. Sobie tutaj go minimy. Fajnie by będzie go bumpnąć, dokładnie. 3-0 po takim sneaky bumpie. Dobra, pojedźmy na kickoffa. Często generalnie z tego kickoffa nie jeżdżę, ale jakoś tak czuję, że ziomek robi bardzo słabe wznowienia, to czemu by nie pojechać? Tutaj niestety nie udało mi się trafić. Powinno być 4-0, czy tam powinno... No, powinno być i tyle. Koniec tematu. Sobie przyjmijmy piłkę lekko. Nie dostaniemy demo. To jest teraz najistotniejsze, żeby nie dostać demo. I fajnie by było to obronić, zebrać setę i ziemek się poddaje już teraz, nie wytrzymał zbyt długo i lecimy do drugiego spotkania. No i dobra, mamy drugie spotkanie, tym razem gramy na gościenniku Paca. Zrobimy może na sam start fejka, już generalnie jest w miarę git, że nie zakończyliśmy odcinka na jednym spotkaniu, bo to by była lipa dosyć. Ale jeszcze jakby dosyć mocno w tyłek w pierwszym spotkaniu. Dobra, polećmy tutaj na... Wywaliłem się trochę, ale spróbujmy zrobić bumpa, nie udało się, tak jak mówię, straciłem tam trochę kontrolę. Ja znowu tutaj polecę na jakiegoś airdribla i strzelamy tym razem bramkę na 1-0, tym razem to wyszło trochę lepiej. Dobra, jest wznowienie na wprost, czyli jest to dobra okazja do zrobienia wave dash kickoffa. Niestety przegram walkę boosta, no generalnie w tym wznowieniu chodzi o to, żebyśmy mieli lepszy recover, ale... On się wywalił totalnie, mamy 2-0 raczej na pewno. No, tak jak mówię, w tym kickoffie, co ja przed chwilą robiłem, chodzi o to, żeby mieć lepszy recovery i szybciej podjechać do boostu, czy też do piłki. Natomiast jeszcze nie mam go totalnie ogarniętego, bo go dopiero zaczynam co jakiś czas robić. Chciałbym się go nauczyć, ale no, jest jak jest. Tutaj przebijmy sobie do ścianki. Fajnie będzie to zebrać do środka, bo on wtedy nie może zebrać boosta. Dostajemy na nim demo. I strzelamy na 3-0, jest bardzo fajny początek spotkania kolejnego. Dobra, często nie jeżdżę, tak jak mówiłem, na takie kofy, ale sobie pojedźmy. Może strzelmy jakiegoś double reseta dla widza. Nie powinny nam na to latać, ale... Oho. No, to może dlatego nie powinienem latać, no i dostałem karę od samej gierki, jakiś glitch, reset. O! Dobra, bronimy to, ale nie mam boosta, jest bardzo nieciekawa sytuacja. Zbierzmy sobie tutaj 12. Mamy generalnie no przerąbane. On... Dobra, zepsuł to. Wywalmy jak najszybciej. Śpieszmy się po tamtego boosta. Najlepiej jeszcze go zdemować. Czy coś takiego. Jest, dostaliśmy na nim demo. 4-0 może wyjdzie znowu. Na 3.30 idealnie. Na 3.30 można wyjść. Ostatnio na streamie się przekonałem, że teraz na jedynkach nie można dać tak jakby FF-a przed 3.30. W sensie dostaje się po prostu bana na szukanie gierek, jeżeli to szybciej zrobicie. Ale coś tutaj na tym odcinku nam za dobrze idzie. Kolejny przeciwnik, terroryzowany 5-0. Może znowu opuścić spotkanie, chociaż widzimy, że ten jest bardziej waleczny. Ale nie wiem, tak jakoś za dobrze mi idzie, za łatwo. Dobra. Poczekajmy tutaj, aż podjedzie. Ja tutaj postraszę pod tym.
I fliknijmy sobie po lewą stronę, w lewe okienko. Gościu już myślę, że jeżeli teraz nie wyjdzie, to jest bardzo waleczny. No i jest bardzo waleczny. No to możemy poćwiczyć w takiej sytuacji tego mojego kickoffa. Jak widzimy, znowu się nie udało nic z niego zrobić, ale mamy 14 boosta. Przynajmniej dostał kopa typek. Nie wiem, czy zdąży się cofnąć. Strzelamy samobuja na 6 do 1. Setup pod Brazylię, wiecie jak jest. Ale zróbmy wolne wznowienie, bo czemu by nie? Dostałem bumpa. Często z takiego bumpa mam po prostu recovery i jestem pierwszy do piłki. Teraz się nie udało. Nie będę mu odpuszczał, nie mam za dużo przyspieszenia, ale nie ma co tutaj odpuszczać. Dobra, odpuszczę mu, niech stracę. I stracę bramkę pewnie za karę. Fake. Udało się go zmanipulować. Okej, okay. 6 do 1 dalej. Tutaj trochę agresywny był ten challenge, ale powiedzmy, że zadziałał. Lecimy sobie na ściankę. Ta piłka się nie odbija aż tak fajnie dla niego, przynajmniej 7 do 1 jest Brazylia. Czy tym razem się podda? No nie, no gościu gra dalej. Oczywiście na jedynkach to jest wynik, z którego można łatwo wrócić. To znaczy łatwo. Po prostu jest to realne. No wiadomo, że nie jest to najlepszy wynik do wygrania spotkania. Ale tutaj głupio bardzo skoczyłem, bo tam nie było za bardzo ryzyka. A teraz jest ryzyko tego, że nie mam boosta i możemy zaraz łatwo stracić bramkę. Tutaj bardziej grajmy na czas, bo wiadomo, że dosyć wysoko... Aj, 7 do 2. Chciałem powiedzieć, że dosyć wysoko wygrywamy, więc tutaj nam zależy na kradnięciu czasu tak naprawdę, ale... Dobra, mniejsza. Spróbujmy zrobić Barcelonę z tego wyniku. On to flikuje nad nami. My to jesteśmy w miarę czujni. Nie powinienem zostawić tej piłki, ale jakoś mówię... Głupio gram. I tracimy bramkę na 7 do 3. Wiem, jakie robię błędy w czasie rzeczywistym, a i takie robię. No to jest strasznie głupota. Wcześniej dwa razy na ten kick-off nie jechałem, to dlatego teraz podjedziemy na pełnej. Żeby pamiętajcie, żeby różni no, żeby po prostu robić różne rzeczy. No jak będziecie robili ciągle to samo, to będzie zwyczajnie przewidywalne i łatwe do skontrowania. Dobra, jedźmy sobie powoli z piłką. Fliczek jakiś nad bramkę. I jest 8 do 3 dla nas. No ale tak jak mówiłem, to nawet jeżeli ktoś nie jest jakimś tryhardem, na jakieś randze, co nie są ludzie tryhardami, to i tak jakoś to się rzuca w oczy, że na przykład zawsze na danym wznowieniu robicie jedną rzecz. Dlatego polecam po prostu często coś zmieniać. No chyba, że robicie jedno wznowienie cały czas i cały czas działa, no to wtedy nie ma co kombinować, wiadomo. No, że macie na swoim rangę jakieś potężne kick-offy i tak dalej, a tutaj tracimy gola na 8 do 4. Już tak w sumie luźno gram to spotkanie, bo mam takie głupie wrażenie, że już tak już ten mecz jest wygrany, ale wiadomo, że tak nie jest. Jeszcze można go głupio przegrać, no tak jak się to teraz dzieje, ale fajnie by było jednak nie dostać w dupę. Nie sprawdzajcie teraz czasu odcinka, bo to będzie spoiler. Chyba, że jakoś, nie wiem, wstawię jeszcze czarny ekran na... po ostatnim meczu. Okej, okay, obronimy to, to jest bardzo ważna interwencja. Fajnie by było to strzelić teraz. Nie uderzyłem bezpośrednio. Jestem bałwanem największym. Dobra, kradniemy czas oficjalnie. Dobra, zróbmy reseta. Za daleko sobie to wyrzuciłem. Nie no, jestem bałwanem strasznym. I jeszcze on nam teraz powinien strzelić gola. Nie ma flipa, teraz ma dopiero. Dobra, bronimy, on nie ma czasu. Dlatego go strzelężujemy i może teraz jakiś double reset. Dobra, z tego nie czuję za dobrego setupu. Ale może będzie jakieś jeszcze przebitka nad nim. Jedna bramka, dokładnie 9 do 5, nie ma tragedii, ale tutaj już się trochę rozkojarzyłem pod koniec. No i teraz już się poddał. Spotkanie numer 3, czyli rewanż na naszego pace. Tak jak mówiłem, no w takiej sytuacji to nasze rozkojarzenie się może wyjść dodatkowo negatywnie. No bo widzieliśmy, że on pod koniec tam nadrabiał bramki i tak jakby daliśmy mu motywację i tak dalej. Tutaj ja się wywaliłem w jego bramkę i pewnie stracimy bramkę na 1 do 0, dokładnie. Ostatnio jechałem na to wznowienie, to teraz może dla odmiany nie pojedziemy, ale widzimy, że on jest cały czas na to uważny. Cały czas zwraca na to uwagę, więc muszę to brać pod uwagę przy kolejnych kick-offach, ale i tak strzelamy bramkę na 1 do 1, więc jest okej. Dobra, zrobimy może teraz znowu wolny kick-off. On widzimy, że już zwraca na to uwagę, widzi, że kombinujemy na kick-offach. No i niestety, no to jest takie coś, jak gra się z kimś rewanżę, czy tam więcej spotkań, to te wszystkie warunki gry się zmieniają. I to z jednej strony jest spoko, a z drugiej nie, bo tak jakby trzeba więcej myśleć. Spróbujmy tutaj nie stracić bramki. Dostaliśmy fake'a od typa. To znaczy, że się po prostu wywalił, ale to można traktować jako fake trochę. Okej. Okay. Ja zrobię air dribble bumpa, bruzówka tak zwana, znowu z pozdrowieniami tutaj dla Patryka, 2 do 1. To wznowienie nam nie wychodziło wcześniej, jeżeli robiłem wave dasha, no i bez wave dasha też nam nie wychodzi, także to nic nie zmienia, jak widzimy. Tutaj jakiś za wysoki flick z jego strony. Poczekajmy w bramce. To nie jest w bramce. Tutaj jest zimna krew, nas może uratować tylko. Okej. Okay.
zagrywam do boku. Na szczęście gości nie gra bardzo pod bumpy, przez co mamy trochę więcej swobody. Bo było parę takich sytuacji, że mógł po prostu nas pojechać kopnąć. Czy tam spróbować kopnąć, to by było na pewno niewygodne. Tak samo teraz mogliśmy dostać demo. Ale jest okej. Poczekajmy, on oddał dosyć słaby strzał, zbierzmy sobie tutaj setkę znowu. I co, czekamy co zrobi. Znowu tutaj coś takiego. Patrzymy gdzie jest. Zbierzmy piłkę. Fajnie by było to fliknąć do góry. On nie spanikował. I prawdopodobnie tracimy bramkę. Trafił, trafił, 2-2. Dobra, pojedźmy sobie na kolejne wznowienie. Do boku. On zbierze nam setę prawdopodobnie, dokładnie. Czuję, że challenge'uje na raz, ale on cały czas nie challenge'uje na raz, strasznie mnie to... Czuję, że powinien, w sensie to jest jego błąd na pewno, że cały czas robi to samo, tak jak ja mówiłem o tym, żeby zmieniać. Ale mimo wszystko cały czas o tym się zastanawiam, muszę bardziej wykorzystywać, w takim razie następnym razem zaufam, że nie będzie jechał na raz i mam nadzieję, że to nie będzie akurat pierwsza sytuacja, co nas szybciej challenge'uje. Tutaj do boku nie będzie boosta, bo on go przed chwilą podnosił, ale tutaj mamy setkę. O właśnie, ja mu się zrespiła teraz. Oj, dobra, niestety strasznie się skusił na tego boosta. Czekał w takiej niewygodnej dla siebie pozycji, no i przez co mieliśmy bardzo łatwy challenge. I okej, tutaj z powrotem jazda na pełnej. Nie straćmy gola po tym, proszę. Ojej, niestety zaufałem, że ten, że się skusi znowu na przyspieszenie. Tym razem oddał od razu strzał. No i mnie wziął z zaskoczenia. Tak jak mówię, nie brałem tego pod uwagę. W sensie brałem pod uwagę, ale tak wydawało mi się, że jedzie zebrać boosta. Może po prostu plan celowo tak chciał, żeby to wyglądało. Okej. Tutaj skontrujmy to dobrze. 4-3, czy to jeszcze obroni? Niestety obroni to jeszcze. Nie uderzy tego na raz, ja to czuję. Cofnę się po boosta. Tutaj zbierzmy piłkę. Nie dostaliśmy demo, więc jest spoko. O! Potęga w bramkę. Znowu się skusił na tego boosta. No nie wiem, raz się na niego skusi typek, raz nie. Chyba sam się na to denerwuje mega mocno. Bo tak jak wcześniej nas złapał na to, że nie pojechał po boosta, tak samo teraz pojechał. Musicie uważać na to, żeby wygrywać z silną walę mieć i nie jechać nie zawsze na przyspieszenie. Bo to często zostawiacie pustą bramkę. Ale teraz na przykład jest słaba sytuacja przez to, że wygrał od nas boosta. Mamy 15 sekund do przetrwania. Przebijmy nad nim. Tutaj może zrobimy coś takiego i zaraz nam się właśnie buścik. Dobra, przepchany. Ja tutaj skoczę w ten sposób, żeby kupować czas po prostu. No i się wywalił jeszcze typek. No i dał się poddał znowu. Także trzeci mecz wygrany i lecimy do czwartego. No i okej, kolejny przeciwnik, tym razem Flo. Zobaczymy jak sobie poradzi. Jest to znowu zawodnik z trochę wyższym rangą niż poprzednik. To znaczy wyższym przy okazji niż ja. Okej. Zagrajmy sobie do defensywy. Nie dajmy mu boosta, albo dajmy mu demo. Niestety nie udało się ani jednego, ani drugiego. Mamy 25 boosta. On ma tutaj niewygodnie. Fajnie by było go zdymować, ale nie chce mi się udać. Nie trafiłem w piłkę. Strzelujemy go naraz. Prawie byłoby to w bramkę, to by było już w ogóle super, ale i tak przyjęliśmy piłkę. Więc jest gituwa, ja tutaj oddam strzał. On nam kopnie mocno piłkę. Strzelujmy go znowu. Aj, to było słabe, słabe, słabe. Spodziewał się tym razem i zagrał byleby do boku. No i strzela bramkę na 1-0. No ale coś takiego zrobiliśmy, straciliśmy bramkę, ale powiedzmy sobie, że to nie jest takie złe na przyszłość, bo teraz on się będzie nas obawiał. Za każdym razem, jak będziemy tak podjeżdżali, będzie pewnie miał to na uwadze, że jesteśmy pajacami, potrafimy strzelężować od razu na raz. No i powinien nam trochę bardziej oddawać piłkę, ale jak będzie, to zobaczymy. Okej, on leci sobie na ceiling shota. To jest bardzo ciężkie do obrony. Chyba, że zrobi to nie idealnie, to wtedy jest ciężkie dla niego do obrony. Ale niestety ja tego też zrobiłem za wolno, nie powinienem strzelać, jak już widziałem, że pewnie zdąży. Okej. I jest 1-1, skusił się znowu na naszego boosta. Naprawdę w tej grze na jedynkach tak bardzo niewybaczalne jest zbranie po prostu przyspieszenia. Jechanie gdzieś do cornera czy na bok po przyspieszenie, po setkę tak zwaną. Jest tak bardzo karane, prawie tak bardzo karane jak słabe kick-offy. Udało się przetrwać. Nie wiem, czy nie powinienem tam się na niego rzucić, bo widzimy, że dosyć komfortowo się czuje gości w powietrzu. Natomiast w sumie z jednej strony chętnie lata na te aeriale, z drugiej strony jak widzimy my je kontrujemy, także może będziemy go baitowali nawet bardziej po to, żeby na nie latał. Niech sobie bierze tą piłkę w powietrze, niech się wywala i niech daje nam bramki tym samym. A jak będzie jakaś wolna chwila, no to my mu pokażemy, jak się strzela aeriala. Dobra. Tutaj
jakiś reset po prostu. I tym razem my tracimy bramkę po takim zagraniu dokładnie. Jak widzimy tutaj, kto poleci na jakieś bardziej widowiskowe zagranie, ten traci bramkę. Okej, nie robię na razie fejka. A może powinienem, bo ten mój kick-off jest tragiczny. Spróbujmy sobie tą piłkę przyjąć, zróbmy jakiś bounce dribbling. Strzelmy po krótkim słupku, żeby tutaj zabrać przyspieszenie. Kopnijmy w bramkę, niestety nad bramkę bardziej to wyszło. Fajnie by było go zdemować. Udało się i teraz tą piłkę skontrolować. To już jest gorzej, ale strzelamy i tak na 3-2. No niestety też tutaj zapuściłem się trochę z tymi jedynkami, dawno ich nie grałem, a one są bardzo ważne na taką kontrolę auta i dribbling. No i generalnie moim zdaniem są bardzo ważne jedynki, bo też mechaniki rozgrzewają. Wiem, że jest to tryb najbardziej frustrujący, no, najmniej wybaczający wszelakie błędy i tak dalej. Ale warto go pograć chociażby, żeby zimprówować. Tutaj niestety może być różnie. Dobra, strzelam na 4-2, udało nam się jeszcze to wykończyć. Ale na pewno na koniec dnia na pewno wam pomoże granie właśnie tego trybu. Myślę, że najbardziej ze wszystkich, bo najczęściej tutaj macie piłkę. Najwięcej od was zależy. Dobra, strzelam na 5-2. Widzę, że z każdym meczem, mimo wszystko, że się wywalam, to trochę mniej się wywalam i coraz bardziej czuję to auto. Dobra, lecimy. Jakiś dobry kick-off. Chyba kick-off goal jest. Dobra, trafiłem? Trafiłem. Tutaj jest też bardzo ważne. Pewnie się zastanawiacie, bo pewnie ja też tak kiedyś miałem, że przy takich sytuacjach, jeżeli ja mam, to nie jestem w stanie na tyle mocno uderzyć piłki, żeby właśnie przeciwnik jej nie dogonił. No więc ważne jest to, żeby no przede wszystkim zaoszczędzić sobie na samym wznowieniu. A kopijmy bardzo mocno po prostu. Ale ważne jest to, żeby zaoszczędzić na wznowieniu z 10-15 boosta. No i potem jeszcze zebrać najlepiej to przyspieszenie, 12, zrobić jakiś tam flip, rozmach i będzie... Oj, tracimy bramkę? Raczej tak. Nie widzę możliwości, żeby nie stracić. Jest 6-3. No, ale generalnie bardzo ważne jest to, żeby zebrać jeszcze jakąś 12, jeżeli jest obok nas. Rozpędzić się jak najbardziej, no i oczywiście wykonać w dobrym czasie flipa. No i też boostować podczas flipowania, to też jest bardzo istotne, bo wtedy... No, po prostu mocniej uderzymy piłkę. Okej, on znowu leci w powietrze, czyli wyczuwam kolejną naszą bramkę. Okej, tym razem się szybciej poddał. Ale niestety prawie byśmy stracili przez to, że się poddał bramkę, bo jeszcze to naprawił, jakby nie patrzeć. On znowu leci na zagranie z powietrza. Znowu mu nie wychodzi, no naprawdę to jest... No z jednej strony się uczy, może po prostu gra pod progres, nie pod zwycięstwo, ale z drugiej strony widać, że mu to dzisiaj nie siedzi. Poczekajmy tutaj, czy on nie będzie chciał znowu do środka ściąć. Chcę ściąć do środka, strzelnijmy go od razu, niestety stracimy bramkę. Nie chciałem dopuścić do sytuacji, kiedy on sobie dribluje piłkę, bo wtedy by zrobił dribble bumpa, bruzówkę i bylibyśmy przewalone, ale niestety za wolno to zrobiłem i zdążył zareagować, a teraz nie trafi w bramkę, jest git. Trochę za bardzo do boku tam odleciał. Dobrze by było, jakby nie strzelił z tego. Niestety ma przyspieszenie i wszystko, co potrzebuje. I niestety trafia w bramkę. 6-5 jest niebezpiecznie. Dobra, wygrajmy to wznowienie i będzie wszystko spoko. O, i udało się nawet wygrać, o dziwo. I strzelamy z tego gola. No, kick-offy też są niesamowicie ważne na jedynkach, nie ma co ukrywać. W sumie to chyba nawet najważniejsze jako taka jedna rzecz, bo tak naprawdę od kick-offa zależy, czy wy macie piłkę, czy wystrzelacie bramkę. Spróbujmy tutaj jak najszybciej się cofnąć. On ma 14 sekund na strzelanie tych bramek, więc teraz nie będzie mógł sobie tak jakby grać powoli. I ja muszę to wykorzystać, że wiem, że on nie może grać powoli. I uderzę na bramkę, a ja jestem bałwanem i to puściłem. Dobra, teraz bardzo ważne jest, żeby jakoś nie zaprzepaścić tego na pełnej. Tak jak to właśnie robię. Okej. Okay. O! Emocje dla widza? Nie możemy tego stracić, widzowie. Okej, okay, wywalamy tą piłkę, bo to było już niebezpieczne, ale jak bałwan się tam zachowałem, jeszcze bym to przegrał. No ale dobra, wygrywamy kolejny mecz. No i okej, mamy kolejnego rywala, chyba jest to już piąte spotkanie w tym odcinku. No i spróbujmy nasze już coraz bardziej rozgrzane kick-offy wykorzystać. Tutaj nie uda się strzelić raczej, ale zabierzmy przyspieszenie, przebijmy nad nim piłkę. On ma teraz 0 boosta, więc jest w sytuacji cierpienia. Tutaj znowu skręćmy, nie zostawiajmy żadnej 12 najlepiej. Fajnie by było, niestety nas bumpnął i przestawił trochę. I polećmy na jakiegoś aeriala, no czemu by nie? Flip reset, jakieś 50 i strzelamy bramkę na 1-0, to było trochę zepsute. Z drugiej strony zrobiliśmy dunkę, zdobyliśmy flipa, więc nie było to takie złe. No i powiedzmy sobie szczerze, że nie taki miałem plan po prostu, jak zacząłem lecieć. Okej, okay, tutaj fake kick-off. Niestety się skapnął.
On tą piłkę będzie chciał fliknąć, dokładnie, dałem mu za dużo czasu. Jeżeli widziałem, że nie może w danej chwili uderzyć w bramkę, to powinienem podjechać na pełnej. No i dobra, będę wiedział na przyszłość, okej. Okay. Wiem już, że ten ziomek nie panikuje i potrafi zrobić git flika. Zbierzmy tutaj przyspieszenie. On nie ma go wcale, co jest naszą gigantyczną przewagą w tej chwili. Zagrajmy sobie do boku. Fajnie by było uderzyć bezpośrednio w bramkę. On teraz nie ma przyspieszenia, więc sobie tak jakby cały czas powiększamy przewagę. Ja nie trafiłem w boosta, dlatego kopnijmy po prostu nad jego bramkę. Nie jadę tam do cornera, bo to by było bardzo nieodpowiedzialne. Tutaj sobie weźmiemy piłkę. Poczekamy, aż nam może właśnie woda. Dostaliśmy bumpa nieprzyjemnego, ale zdążymy się cofnąć. Fajnie tutaj by było nie stracić bramki. A żeby nie stracić bramki, to na pewno nie chcę dostać demo i niestety się wywaliłem. Dobra, widziałem, że wcześniej już robił w miarę git flicka, dlatego nie będziemy mu zostawiali miejsca na kickoffie. On prawdopodobnie zrobi aeriala i chyba się wywalił. Dokładnie. Ja pierdziel, nie spodziewałem się takiego syfu i straciłem bramkę, totalnie straciłem koncentrację. No nie można tego robić, no jest 3 do 1, a powinno być tak naprawdę, powinien tą piłkę wziąć, skontrować i strzelić na 2 do 2. Niestety, no jak widzicie, jestem co jest? Czemu mnie obróciło? Muszę to zobaczyć jeszcze raz. My tu mieliśmy w ogóle kontakt? Co się, no nie, no co to za bump był? Ten mecz się zaczyna fatalnie. Zróbmy wolne wznowienie, żeby spróbować trochę nadrobić, ale niestety nie idzie to totalnie po naszej myśli. Gość ma dobrą piłkę. Prawdopodobnie znowu ścina do środka, czego się znowu nie spodziewałem. I znowu tracimy bramkę na 5 do 1. Czekajcie, muszę się zrobić full tryhard na nowo, zresetować się, bo ten mecz idzie nie po naszej myśli totalnie. I to nie przez to, że ziomek gra jakoś dobrze, tylko przez to, że ja gram tragicznie. Dobra, ceiling shot. Musimy to trafić. Okej. Dobra, strzelamy pod poprzeczkę 5 do 2. Tutaj pierwsza bramka jakkolwiek zdobyta w stylu. Już przypomniałem sobie, że pierwsza też nie była najgorsza, ale to nie jest istotne w tej chwili. To jest istotne to, żeby zacząć strzelać bramki masowo. Fajnie by było go zdemować, ale jak widzimy, nie udaje nam się. On nie ma dalej przyspieszenia, ale ma na tyle dużo speeda, że nas wyprzedza i prawie strzela bramkę. Ale my tutaj jesteśmy... Oddałem strzał, nie zdążyłem oddać strzał. No niestety w ostatniej chwili nas zdemował. Już bym zrobił flicka, to byłaby przynajmniej kolejna bramka dla nas. No i niestety tutaj dostaliśmy mini szurnięcie bumpa, ale ten mecz jest drażniący dla mnie w tej chwili. Dobra, nie ma się co tutaj denerwować, należy wygrać to spotkanie po prostu. Chyba miałbym open bramkę, w sensie pustą bramkę, natomiast poleśmy sobie na ceiling shota. No to też jest bardzo sukcesywne zagranie. Jeżeli gości nie ma przyspieszenia, to nie jest w stanie was tak jakby pre-jumpnąć, szybko challenge'ować. A jeżeli już jesteśmy przy jego bramce, no to prawie zawsze powinna być bramka. Okej. Okay. Nie umiem zrobić flika. Jestem totalnym pajacem. Totalnym pajacem jestem i tracimy bramkę pewnie. Dokładnie, 7 do 3. Nie umiem zrobić flika. No co się ze mną dzieje w tej chwili? Wcześniej zadziałało wolne wznowienie tutaj, dlatego nie będę go powtarzał, ale jak widzimy, już normalne wznowienie też nie działa i tracimy bramkę jeszcze bardziej. Dobra, lecimy. I znowu przegrywamy sromotnie na wznowieniu. Tutaj, no nie, jest masakra, jest gorzej niż mogło być gorzej. Spróbujmy tutaj zrobić dla odmiany coś innego. Piłka leci, oj, giga niewygodnie. Ja sobie przyjmę piłkę, nie lecimy na aeriala, bo to by nie miało sensu. Nie umiem zrobić flika, już normalnie. Cały czas, ajajaj, przed odcinkiem ćwiczyłem fliki, mi tak fajnie wchodziły, a w tej chwili dostajemy bramkę na 10 do 3 po tym, jak nie potrafię zrobić flika. Niestety, no wszystkie umiejętności zabrało mi. Nie mogę. Dobra, ceiling shot znowu. Nawet nie, za lekko kopnąłem. Okej, okay, to musi być bramka. Nie widzę innego wyjścia, 10 do 4. Dobra, 7 bramek tak naprawdę, w sensie teraz jest 6, minutę 10 niecałą. 7 bramek w minutę 20, czy tam też w sumie w minutę 10. Ajajaj, jest bardzo nieciekawa sytuacja. Czas nam ucieka, gość się tak naprawdę wystarczy, że będzie grał na czas. Dobra, strzelamy na 10 do 5, ale dalej jesteśmy w bardzo nieciekawej sytuacji. No kurde, 5 bramek, 50 sekund, 10 sekund na bramkę. Mam nadzieję, że się uda, ale tak naprawdę no jest to wątpliwe. Dobra, zróbmy wolnego kickoffa. Dostajemy bumpa. Może, że nie demo przynajmniej. Tutaj
prawdopodobnie przegraliśmy właśnie spotkanie. Liczyłem, że go zdemuje i będzie bramka dla nas. Niestety się nie udało. 6 bramek, 39 sekund. To brzmi trochę już nierealnie. No ale będziemy próbowali dalej. Nie zachowałem boosta. Zrobił na nas nasze kick-offa, nasze wznowienie. Nie trafił w boosta niby. Więc jest trochę... nie wiem co jest, zdenerwowałem się, przegraliśmy ten mecz. To jest koniec odcinka, to możemy polecieć na jakiegoś double reseta przynajmniej. Strzelmy coś w stylu na nim. Nawet mi nic nie wyjdzie. Bez sensu. Nie. Ja tutaj lepiej głowy w piach wsadzę zaraz i tyle będzie na mój temat. No nie mogę, taki fajny odcinek mógł być. W sensie, no i tak, wygraliśmy chyba 4 albo 5 spotkań wcześniej. Ale to spotkanie to... Ja jestem bardzo zły na siebie, bo nie powinno się skończyć takim wynikiem. To znaczy, no powinno się skończyć przez to, że jestem pajacem, ale czuję się, że powinienem wygrać po prostu na tego gościa. No ale jest jak jest, przegraliśmy. Dajcie znać, czy chcielibyście może więcej tego typu serii, czyli jak gram jakiś tryb do przegranej. Czy to jedynki, czy można też by zagrać coś innego, wiadomo. No niestety, dzisiaj zakończyło się to dosyć brutalnie. Tak jak mówię, no strasznie mnie boli to spotkanie, bo nie uważam, że powinienem je przegrać. No w sensie uważam, że powinienem je przegrać, ale uważam zarówno, że jakbym zagrał na jakimkolwiek poziomie, to bym je wygrał. Ale dobra, mniejsza, nie ma co tutaj spekulować. Dziękuję wam za obejrzenie. Życzymy jego dnia i pamiętajcie, żeby się nie denerwować przy tej gierce. Ja to nie wiem co. Chyba idę się napić jakieś meliski, bo to jest przesada. Elo, elo.